Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale i się ze mną Żyto. No tak jak. No i w dzisiejszym odcinku będziemy rozsypywać wafno. Ja już jadę ładowareczką w sumie. Już jadę. Wapno mamy tutaj z tyłu. Mamy go mało i niedługo przyjedzie transport w ogóle z tym wapnem, bo trochę za mało tego wapna mam. Obornika nie będziemy rozrzucać. Choć jeszcze nie wiem, może się dogadam z kurnikami, ale to wszystko zobaczymy. Dobra, ja już tutaj zostawię i idziemy. Oj, płodzę na wpłodzę, już przypieprzył. Idziemy po 60. 60 jest tutaj. Idziemy rozsiewać wapno rozsiewaczem, lejem naszym. Żadnego tam, jak to się nazywa? No, zapomniałem. Nie, wapniarki nie bierzemy. Nie walczymy, no w ogóle Krystian dzisiaj będzie orał. No sobie, nie? Orkę już będzie powoli mielił, nie? Okay. Także lecimy. I no, to by tu dalej. No, nie wiem na ile mi tego wapna to starczy. Zobaczymy, wszystko się okaże. Tego w sumie tego pola, czekajcie, ja sobie muszę podgłośnić grę, bo w ogóle nie słyszę. O, wzięliście hasło. O, i teraz już słychać. Wzięliście hasło nasze na serwer, dobra. Dobra. Także podnosimy. Kurna. I znowu się dostało. A dobra, już teraz nie. W każdym ładowaczu mi się z moją myszką. Moja myszka już jest chyba na wykończeniu. Mam tyle tysięcy chyba 6000 dpi, a nie idzie to jak powinno. Macham się z nią. To będzie w inną trzeba zainwestować. Dobra, wejdzie. No dobra, jeszcze zostało trochę. Dobra, i już podnosimy rozsiewacz i. Oj, żebyśmy nie zawadzili i lecimy na pole. Jesteś? Aha. Właśnie na 20. Ja muszę przyciszyć sobie o grę. I już można. Które pole będziesz orał? 27. 27, czekajcie, chudy włączę, żeby wiedzieć gdzie on to będzie. 27, 27, gdzie jest 27 pole? Pole numer 27 jest 27, a dobra, tam po ciebie ona jest, dobra, chudy włączamy i lecimy. Teraz pojedziemy na pole, na których jeszcze na odcinkach nie byłem. No, także na serii jeszcze nie widzieliście go, ale tu tłucze kurna, 60 cierpi. No, popracuję sobie dzisiaj 60 w sumie. No, nabytek jeszcze nie będzie używany. Znaczy, w sumie już tam parę prac poza odcinkami robił. Tam ciężko pracuje. Chyba będę miał daleko do jeżdżenia, ale nic nie zrobimy. Dobra. Także, no, myślę, że. Jo, to on tam za dużo nie. Za szeroki to on tam nie jest, ten lej, ale dobra. Widzę, że tu tam trochę taki mały paseczek niedokoszony. Widzę, że nie został jeszcze. Dobra. Także lecimy sobie z odcineczkiem. Mam jakaś tekstura prześwituje. Jakiś krzaczek. No, a ty powiem ci, z tego leja tak za dużo nie schodzi. Parę pól mam właśnie do wapnowania, więc pojeździmy sobie w sumie dzisiaj, ale to wszystko zobaczymy ile minut, bo będę chciał odcinki tak 20 minut, żeby one trwały i zobaczymy, dobra, leci ile tam, no ledwo co ubyło tego wapna. My na to duże pole na razie nie będę wjeżdżał. To jest też moje pole, o, to jest też moje pole. Więc lecimy. No tam tu pole, tam koło biogazowni mam pole. Więc no. Lecimy. Z tym. Już jesień zawitała, nie? Już liście z drzew powoli opadają. Także no.
Lecimy. Ja mam w sumie procent? 84, mam tutaj tego wapna. Zamówiłem, no ale na wszystkie pola, jak ma polecieć, to trochę tego pójdzie, nie powiem, że nie. Trochę będzie. I dobra. No też się szykuję pod budowę wiaty. Będę budował wiatkę, ale to wszystko już tam koszty podliczam, to wszystko wymiary muszę wszystkie w miarę znać, żeby, znaczy mówię, wymiary tego pola, bo tam gdzie jest wapno, nie usuwam po to, żeby tam będzie stała wiata. Trochę pole zmniejszymy, ale dobra. No, co tam Krystian robisz? Oron. Dużo ci Oron. orki już robiło. O, tam jej widać go było w tle. Autozapis chyba mam włączony, wiem. Bo czułem taki lekki lak, jak to autozapis, taki się robi. Tak jest. Także lecimy. Odcineczkiem w ogóle, w sumie od 15 odcinek już jest, ale zleciało to. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Tamten sezon miał 15 odcinków. A zobacz, ten ma 15 odcinków i to tak zleciało, a my nie mamy nawet połowy sezonu zrobione na serii, więc no, będzie trochę tych odcinków. Zobaczymy, może przekroczymy magiczny próg 50. No raczej jak planujemy, no to powinno przejść. Powinniśmy ten próg przejść. Dobra, Tak no jest na za dwa każdym przejazdy. razem. 69% mam. To nie przypadek. Także lecimy na kolejne pole. Tam Ryszard leci z tą orką, zobacz, kurna. Zmienia biegi. Lewarek. Jak cyk, cyk, cyk i po sprawie. Nie, Ryszard. Mistrz kierownicy. Dwa. Bo jeden już był. A co to? A tam rzepaczek, kurna, ktoś wysypał. Ja wiem kto. A także to lekki burdel jest na sejwie. Taki lekki, no to znaczy po jednym gospodarzu jest butel. Ty, ale sąsiad tu idzie z tą orką, powiem ci. Leci, kurna, patrz. Nie pierdzieli się chyba w tańcu. Dobra. Makarena. 8 minut odcinka, a my mamy, nie powiem, że trochę zrobione jest. Dwa pola już objechałem, w sumie jadę na trzecie. Jest czwarte, w sumie muszę tak se pola poprzypominać, bo dawno nie robione, bo a w sumie jeszcze tam mam pole. Tylko tam bym w sumie nie chciał jechać na razie, pojadę tutaj. Jadę na to pole i potem tam na dół zjedziemy, popracujemy. Tam na tamtym polu, tam u góry, tam gdzie taka fajna statua wolności była, na Krystiana polu, a obok moje jest tam. W sumie tam były żniwa nagrywane. To tam lekko już nawozem, wapnem, prysłem już lekko, więc, ale trochę brudny jest ten. Tu? O. W sklepie, który na JCB widzę, że stoi. Powodzi się. Mówił. Dobra. Lecimy. Włączamy i lecimy z tym koksem. 9. minuta odcinka. Nie powiem, że nie. Ole kurna, tu są karby na tym polu. Kiedyś będzie to trzeba też wyrównać, więc zobaczymy. Wszystko się okaże, nie? Ryszard. W sumie ten odcinek nie wiem kiedy się w ogóle opublikuje, bo już mamy prawie tygodniową przerwę na kanale. I takie tygodniowe przerwy albo dwutygodniowe mogą się zdarzyć w roku szkolnym. Więc no, wiadomo. Na razie na 60 sekund muszę sobie obmyśleć plan jakiś działania na te wyzwania, więc trochę będzie. Czekajcie, teraz tu trochę muszę jakiś plan mieć na to. Nie. Ile mamy procent? 50.
aluzję tutaj zrobimy. Dobra. Myślę, że w następnym odcinku, tak jak mówiłem na początku serii, tam wracając do 60 sekund, to tak jak na początku będzie na zmianę te pierwszy jeden odcinek wyzwania, drugi tam co innego, nie? Tam tryb przetrwania czy jakiś inny, nie? Na razie opór, nie? Zobaczymy, ile odcinków z tej serii wyjdzie, 60 sekund. Co nie? Miskowi Janusze też są, Minecrafta skończyliśmy i Minecraft tak opornie szedł trochę, nie? Opornie. No, trochę opornie szedł, bo na początku jeszcze, ale potem to jeden odcinek na miesiąc był. Ale w wakacje go podciągnęliśmy, żeby go skończyć w sumie i tyle. No. Skończyłeś tamto pole? Teraz opowiedzi na drugie wyjdzie. Sąsiad to sobie na spokojnie tam, bo on za orkę zrobi, a na wiosnę pewnie nawozy, opryski, wszystko będzie robił. To ja to wolę dać teraz i może potem to jakoś mocniej, lepsze zbiory będę miał. Zobaczymy. By potem tak dużo tego nawozu naraz nie dawać. Zobaczymy. O, tutaj te pole, kurna, tą statuą wolności. Lecimy, ile tu mam w sumie procent? 47. Lecimy do góry. Nie wiem teraz, który pasek, bo tam trochę przejechałem tego pola, więc... O, widzicie? No dwa przejazdy, ale tutaj... Nie, na jeden w sumie chyba. Więc no, ale tutaj 60 będzie miała ciężka, coś mi się wydaje. Z tym rozsiewaczem. Ale ostatni przejazd, także no szybko pójdzie, myślę. Jo, miara się pozbierała po tą górkę. Choć z innymi maszynami, tak jak z siewem, było ciężej. Ale dobra. O, widzisz, jeden przejazd walnięty i kolejne pole. Ile w ogóle pól mamy zrobione? 4 już, więc... Ja mam chyba 7, tak? Jak ja muszę policzyć. Jeszcze jest jedno tam. Drugie tam. Jakie 4 walnęłem. 6 mam albo 7. Będę musiał tam popatrzeć jeszcze. Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo dawno nic w polu nie robiliśmy w sumie, nie? No, z półtora miesiąca. Więc też można zapomnieć. Dobra. Tutaj pole sąsiada zobaczymy. Tutaj co będzie sąsiad robił. Nie, na które pole pojechałeś? 56. 56. Aha. Tam żeś pojechał. W sumie mam jeszcze... Dobra, to ja tam pojadę na obok te moje pole. I... Bo w sumie mam jeszcze 7 minut odcinka, także można tam polecieć. Wtedy mi tam jedno pole zostanie. Jo, z Jana gospodarka się chyba trzyma. Zobaczyć trzeba. Ale kopci ta 60. Siewnik widzę pootwierane garaże. O, wieje, kurna. Nie sąsiad? Jesień idzie. W realu też. Wiecie, mi się wydaje, czy kierunku nie wyłączył. Nie, został. Dobra. Chyba tam gdzieś to pole jest. Widać sąsiada? Jeszcze nie widać sąsiada. Ale te pola kojarzę w miarę mapę. Dużo tutaj nie gramy. No, także trzydziesiątkę też będę niedługo remontował, ale to pierw chyba wiatę postawimy, ale zobaczymy, wszystko w swoim czasie też. Wszystko ten, no Krystian wiadomo, no, Waltra nowa, Ursus też w miarę odnowiony, nie? Tam zbytnio remontów nie trzeba, no a moje się ledwo co trzyma.
mnie ta 60, no 912 już po remoncie ją wziąłem, więc nie powinna mieć żadnych problemów, powinien mieć żadnych problemów. Także lecimy. Lecimy sobie. Mamy 5 minut, żeby zrobić to pole. Ale te pola moim zdaniem takie trochę opolne, bo są długie, nie? Się dłuży na nich robota. Ale zobaczymy. Wszystko się okaże. Pada tak? Rysiu? Łoszku. No nie założyli łapacza. Tak to się dzieje, jak się na ostatnią chwilę robi coś. Dobra. Lecimy. O ty panie, ale sąsiad, ale tu się pług podnosi na zakrętanie. Pierdzielisz głupoty. Sąsiad, ja wiem, że w pierwszym sezonie tak samo było, no ale wiesz, na błędach się człowiek uczy, nie? Wróć na ten pas, żebyśmy tam tego nie tracili. Ile mamy procent? 23. Powinno nam starczyć, myślę, na obozu, żeby wrócić tam. O, taki malutki paseczek niestety został nam. Leci tam orka, nie powiem, nie. Ja do orki to jeszcze trochę mam roboty, nie powiem, że nie. Wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie. Ich ostatni przejazd. Starczy nawozu? No starczyć powinno. Na luzie. Lej się w końcu od paru odcinków przydał. Jest progres, jest progres. I chyba tak tutaj już to możemy zakręcić. Wyłączamy i wracamy na gospodarstwo. Krystian to sobie będzie orał, nie? I o lata sobie bokiem. Ryszard. I dobra. Co jest taki dzisiaj mało mówny, co? Rysiu. Nieskończony jestem. Ja też. Cały tydzień nauki? Uszczerbek. Nauki szkoły. Ciemnia, no. Ty miałeś 3 łeb. No ja dzisiaj powinienem mieć jeden, ale i tak go nie miałem. Ale spokojnie, będzie odrobiony. No. My na tej wykazowni jeszcze nigdy nie byliśmy. Znaczy, widzieć ją tak widać, jak widać przejeżdżamy, ale jeszcze nawet nie przekroczyliśmy progu jej, więc nie widać, nie wiadomo. W sumie jedno pole mi zostało, po duże, więc widzicie, na odcinku można zrobić takie wapnowanie, a reszta to nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Jeszcze na pewno może jakiś, na pewno. Na 90% dostanę dotacje na hektary, więc zobaczymy. Zobaczymy. Coś będzie trzeba dokupić z hektarów. Coś się dokupi. Jakieś pola. Zobaczymy. Może już na jesień albo na wiosnę coś weźmiemy. Obroty. Zjeżdżamy. Nie wiem, czy słyszysz deszcz? Ale ode mnie, od mojego mikrofonu. Nie. A no to go Mike nie łapie tego na szczęście. Choć ma blisko tej ściany wodnej, więc. Ściętej, więc no. Dobra. Lecimy. Daj mu. No. Długa ta droga. No ale odcinek będzie 20-minutowy. To jest najważniejsze w tym, że on będzie 20-minutowy ten odcineczek i fajnie. Na panie wyczepię tu na tych dziurach. Ja już tutaj zajadę. Na to pole i zakończę ten odcinek
Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Był się ze mną Krystian. Dobra. Także trzymajcie się, na razie, cześć.